Najpierw należy rozgrzać żelazo, a potem kuć, póki gorące, aby powstał miecz identyczny jak ten, którym władali średniowieczni rycerze. A sztuki tej dokonywał prawdziwy płatnerz, dokładnie odtwarzający historyczne metody kowalskie. Jest to dziedzina kowalstwa, która się zajmuje wyrobem białej broni, czyli miecz, szabli i takich wyrobów. I tutaj odtwarzam proces wykonywania elementów miecza, które są po prostu zrobione według metodą średniowieczną. Gdy już się ma miecz, można nim walczyć. Bardzo widowiskowe potyczki zaprezentowali członkowie bractw rycerskich. Można było zobaczyć wojów Mieszka I. Ciężkozbrojnych rycerzy krzyżackich i polskich, czy walczących z wielką fantazją przedstawicieli szlachty. Wybraliśmy najlepszych przedstawicieli konkretnych epok historycznych, najlepszych rekonstruktorów z tych epok, po to, żeby właśnie pokazać turystom i mieszkańcom, jak to wojsko polskie na przestrzeni wieków się zmieniało. Przedstawicielami nowoczesnego pola bitwy byli żołnierze oddziałów specjalnych żandarmerii wojskowej. Przy ich namiocie każdy mógł zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami techniki zbrojeniowej. Chcemy pokazać zakres działania żandarmerii i jej specyfikę oraz zapromować społeczeństwu, że wojsko jest potrzebne. Zdaje egzamin, ludzie, którzy tam służą, robią to, co do nich należy i dla bezpieczeństwa własnej ojczyzny narażają swoje życie, powiedzmy, na misjach pokojowych na całym świecie. Imprezę przygotowało Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, a z myślą o miłośnikach historii pracownicy przygotowali bardzo ciekawy wykład na temat najbardziej znanego polskiego miecza, czyli szczerbca. To nie był miecz aż tak wczesno średniowieczny, jak mogłoby się nam zdawać. Pola grunwaldzkie najbardziej znane są z corocznej inscenizacji w rocznicę zwycięstwa nad Krzyżakami. Jednak imprezy takie jak od rycerza do żołnierza sprawiają, że w tym miejscu przez cały rok każdy znajdzie coś dla siebie. Tak naprawdę